Z bezpłatnych badań mogą już korzystać kobiety w wieku od 45 do 65 lat. Wszystkie są bezpłatne. Tak jak obiecaliśmy, kiedy sprzedawaliśmy szpital na Bema, zobowiązaliśmy się do tego, że będziemy część tych środków przeznaczać corocznie na profilaktykę zdrowotną dla wszystkich mieszkańców powiatu. Tak też zrobiliśmy. Zostało opracowanych 5 programów zdrowotnych. Już ruszyły pierwsze. Pierwsze to jest szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców całego powiatu lubińskiego, którzy przekroczyli 65 rok życia. To już się dzieje. W wielu placówkach można się zaszczepić. Osteoporoza to zmniejszona odporność kości na złamania i jest wynikiem postępującego ubytku masy kostnej. Jak sobie pomóc, jeśli jesteśmy w grupie ryzyka? Nie czekajmy, aż dotkną nas objawy, ale inicjujmy badanie, czyli densytometrię kości. Badanie jest krótkie i bezbolesne. Densytometria jest to badanie gęstości masy mineralnej kości. Pozwala to badanie na zakwalifikowanie i zdiagnozowanie pacjenta i stwierdzenie, czy nadaje się do leczenia, czy to są początki osteoporozy, osteopenii. Nie było żadne bolesne badanie. Pierwszy raz takie badanie? Pierwszy raz takie badanie, nie miałem jeszcze takiego badania. I chyba dobrze w tym przypadku, że zostało zrobione, bo wyszło, że no, ma Pan osteoporozę. Trzeba będzie się leczyć. Trzeba będzie się leczyć, trzeba iść do lekarza jednak. Może coś pomoże. Badania są wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 18 po wcześniejszej rejestracji osobistej lub telefonicznej. Nieprawda, że Żylecki wyszły już z mody. Zespół Chorzy świetnie radzi sobie na scenie, wykorzystując doświadczenie teatralne do niecodziennej interakcji z publicznością. To przedstawiciele gatunku rock społeczny. Zagrają w klubie Pod Muzami w sobotę 15 listopada o godzinie 19. Zapraszamy. Spędź popołudnia na kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. U nas 4 tory do kręgli klasycznych od 18 zł za godzinę za jeden tor oraz 2 tory do bowlingu od 30 zł za godzinę za jeden tor. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 35 lub 076 846 08 28 wewnętrzny 12. Każdego, kto chce poczuć smak rywalizacji, zapraszamy na czwartki kręglarskie, a wszystkie firmy na Ligę Zakładów Pracy. Więcej informacji na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku.